IT w tej chwili, wdrażając te nowoczesne technologie, zajmując się analityką danych, zajmując się IoT, Internet of Things, decydując o analizie tych konkretnych danych, a nie innych, może wpływać na tak naprawdę realizowanie najważniejszych celów biznesowych. Ponad 21% zarządów firm stwierdziło, że ich działy w odpowiednio szybki sposób reagują na te potrzeby. Oczywiście to jest pozytywna dana, ale musimy pamiętać, że większość działów biznesowych musi dalej się modernizować, automatyzować, aby osiągnąć te rezultaty takie jak te 21%. Przykładem na pewno nowoczesnych rozwiązań jest wielki trend samochodów autonomicznych. Tutaj możemy powiedzieć o IoT, które tak naprawdę jest rozszerzone o inteligencję, gdyż ten samochód autonomiczny, on sam w sobie podejmuje decyzję, widząc przeszkodę na drodze, że hamuje w tym danym momencie w czasie rzeczywistym. Tam nie ma miejsca na przesyłanie danych gdzieś daleko do centr danych na analizę. To wszystko dzieje się w logice zawartej tutaj. Możemy podać przykład zupełnie z branży, wydawałoby się tradycyjnej, czyli z rolnictwa. Zebrane setki i tysiące danych z ogromnych pól i również z powietrza poprzez drony decydują o tym, że ten zbiór w tych godzinach będzie najbardziej opłacalny dla przedsiębiorstwa ze względu na to, że cena na rynku, na giełdach jest najlepsza w tych dniach. Także mamy całe źródło, zamknięty ekosystem, gdzie IoT, gdzie analiza danych, gdzie nowoczesne technologie podpowiadają, jak zrealizować najważniejsze funkcje biznesowe.